Cześć. Dzisiaj poopowiadam troszkę o. Odpowiem na kilka pytań, które ostatnio się pojawiły. Po pierwsze, czy w naszym sterowniku jest Wi-Fi? Tak, oczywiście, że jest. I nie jest ono tylko tu przylutowane, jest oprogramowane, jest w pełni użytkowe. My korzystamy z niego dosyć szeroko, dlatego że w instalacjach, tam gdzie jest tych trackerów dużo, trackery się ze sobą porozumiewają, my wyciągamy informacje szczególnie o tym, jak zachowują się silniki, tak żeby diagnozować pewne niewłaściwe zachowanie napędów. Dla użytku takiego przeciętnego użytkownika pojedynczego trackera, to w zasadzie oprócz ustawienia parametrów czy jeżdżenia w lewo, w prawo, no ciężko znaleźć zastosowanie. No, zbieranie logów, to potrzebny jest serwer, konfiguracja, mało kto będzie potrafił sobie z tym poradzić, po pierwsze, po drugie, pewnie to będzie żarło prąd i zasoby, więc to nie dla każdego się nadaje, ale tak można zbierać logi i my to robimy. Jeśli chodzi o to, co się zmieniło w ostatniej wersji, to już jest wersja 1.5, w tej chwili sterownik obsługuje właściwie wszystkie możliwe silniki i dzisiaj chciałbym opowiadać troszkę o tych silnikach, dlatego że bardzo dużo pytań, telefonów kręci się dookoła tego, jakich silników, jakie silniki stosować, jakie najlepiej, jakie najgorzej i tak dalej. Ja tutaj powiem jeszcze raz, przypomnę jeszcze raz, że my zarówno sterujemy tymi silnikami DC w standardzie, gdzie wykrywamy amperaże poniżej, powyżej, reagujemy na zachowania, na zmiany temperatury mostków. To jeszcze posiadamy tu kanał boczny, który w zasadzie służy do tego, żeby podłączyć cokolwiek innego. Jest tutaj również wyjście na PWM, czyli jeżeli potrzebujemy jakieś 30 A silnik i wielkie mostki i wtedy one potrzebują sygnału PWM, no to tutaj obsłużymy spokojnie sobie takie rozwiązanie. Dla przykładu zacznę od tych silników liniowych, bo z liniówkami jest dużo krzyku i też nieporozumień. Oprócz tego klasycznego power jacka, który ma wbudowane krańcówki, pamiętajmy, że te krańcówki nie do końca spełniają oczekiwania, dlatego że one w standardowym takim włącz-wyłącz zawsze puszczają troszkę napięcia, tam jest dwa zenera, więc warto jest stosować krańcówki logiczne, które rozłączą mimo to siłownik. Ta krańcówka wewnętrzna może być wykorzystywana zasadniczo jako wyłączenie awaryjne, kiedy coś się nie zadziała tak, jak powinno zadziałać, to dodatkowo mamy tą krańcówkę wewnętrzną. Warto stosować je z krańcówki logiczne. Ja zaraz pokażę na rysunkach, o co chodzi. Tutaj mamy zamontowane silniki DC, czyli takie po prostu prądu stałego, dwuprzewodowe. Kręcimy silnikiem w lewo lub prawo. No i mamy te krańcóweczki wbudowane. Te siłowniki, one tam sobie dają radę w miarę, ale już przy dużych instalacjach nie proponuję. Jeżeli ktoś chce zbudować dużą instalację, to powinien sobie, szczególnie jeśli chodzi o pochylenie, wypracować normalny mechanizm, działający, sensowny mechanizm, który po prostu nie będzie robił problemów podczas wiatru, bo to właśnie one, tutaj ta główka, czy nawet ta końcówka montażowa się urywa i to są przyczyny awarii, takich większych awarii, przewrotek i tak dalej. I w związku z tym też wielu użytkowników narzeka, no ale narzeka dlatego, że przeoszczędziło. Tutaj proponuję stosować dobre rozwiązanie. Tutaj mówię o takim rozwiązaniu, gdzie mam faktycznie w siłowniku konkretne uchwyty. Obudowa jest wystarczająco mocna, żeby utrzymać nam konstrukcję. Te parametry są podane w specyfikacjach, więc warto na to zwrócić uwagę. Bo jeśli chodzi o samą siłę ciągu, to tutaj z tą siłą ciągu zasadniczo nie ma problemów. Tracker jest w miarę wypoziomowany, wyważony, więc nie potrzebujemy tutaj jakiejś wielkiej siły do tego, żeby przechylić konstrukcję w lewo czy w prawo. Do obrotu stosujemy inne rozwiązania, zaraz do tego podejdziemy. Aczkolwiek są takie rodzaje trackerów jak łamane, które też obsługujemy tym sterownikiem. Ten sterownik obsłuży zarówno dwa jednoosiowe trackery, jak i jeden dwuosiowy łamany, jak i jeden dwuosiowy łamano-obrotowy, czyli z jednej strony się pochyla, z drugiej strony się obraca. Tak? Więc wszystkie możliwe sterowniki, wszystkie możliwe trackery są obsługiwane przez nasz sterownik. Wystarczy zmienić parametr i po temacie. Teraz do tego przejdziemy. Dodatkowo tutaj zwracam uwagę jeszcze na to, że są też siłowniki liniowe, które są prądu przemiennego, czyli po prostu podłączamy je do 230 V. To jest całkiem niezłe z jednego powodu, a mianowicie dlatego, że wtedy nie potrzebujemy tak dużych zasilaczy, które mogą być drogie, ale jeśli, zaraz wyjaśnię dlaczego, jeśli
mamy potrzebę zastosowania dużych silników i dużych zasilaczy, to chyba powinniśmy pracować trochę nad konstrukcją. Chyba ona nie do końca jest dopracowana, ponieważ zasadniczo większość trackerów, na przykład takie 20 do 20 paneli, dobrze wyważony tracker, to silnik o mocy tam, nie wiem, 150 W, czyli on tam jak będzie brał 3 ampery, to już będzie dość, to już jest duży i to jest duży pobór prądu. Jeżeli my mamy jakieś trackery, które biorą 12, 15, 20, 30 amper, to zastanówmy się, co my zrobiliśmy nie do końca ok. Ja zaraz powiem, co można zrobić tak, żeby było dobrze. Tak więc są też takie siłowniki prądu przemiennego, po prostu 230 V, trzyprzewodowe albo nawet trzyfazowe, i da się nimi też sterować tymże naszym sterownikiem RAI. Ok, to teraz powiedzmy coś sobie troszkę o tych motoreduktorach. Co widzimy tutaj na zdjęciu? Większość ludzi powie silnik do wycieraczek, a to jest totalny błąd, dlatego że to jest po prostu motoreduktor. W silnikach od wycieraczek ten motoreduktor jest zasadniczo no, niezbyt mocny, nie potrzeba tam jakiejś wielkiej mocy, 12 V, to jest, zaraz powiem dlaczego, nie do końca najlepsze rozwiązanie. No i dodatkowo oczywiście niskoamperowy. Ale są takie rozwiązania, które będą wyglądały praktycznie tak samo. No oczywiście silnik ciut będzie trochę większy, dłuższy, szerszy i tak dalej. Sama ta głowica będzie taka sama, ale wewnątrz już nie będą plastikowe tryby, tylko mosiężne albo z jakichś fajnych stopów, albo nawet nylonowe, one też są całkiem niezłe. No i silnik będzie na przykład pobierał 30 amper, tak? Więc to są też bardzo duże konstrukcje. Wbrew pozorom, niech nas nie myli to, że a to jest silnik od wycieraczek. Niekoniecznie, wcale tak nie musi być. I to są silniki niektórych producentów bardzo dobrej jakości, więc nie niwelujmy tej kwestii. A co do głowicy i tej przekładni? No jeśli myślimy, że na tej przekładni założymy od razu napęd i będziemy obracać tracker, to jesteśmy w błędzie. Nie może tak być, po pierwsze dlatego, że jest to zbyt szybkie rozwiązanie, a po drugie dlatego, że duża powierzchnia robocza plus wiatr daje ogromny moment obrotowy i tutaj przekładnia minimum RV50 będzie potrzebna, żeby dała w ogóle radę sobie z naprężeniami, więc ta oś nie wejdzie do napędu od razu bezpośrednio trackera, tylko wejdzie do przekładni. Więc to jest zasadnicza różnica. Niektórzy patrząc na ten silnik od wycieraczek patrzą na samochody i mówią dalej, aha, dobra, to jeszcze jest taki silnik. No, silnik od wspomagania układu kierowniczego. Super rozwiązanie, tak? No przecież w układzie kierowniczym tam większy moment obrotowy i tak dalej, i tak dalej. Nic podobnego. Ten silnik, jak i ten silnik będzie miał podobne parametry. Ten będzie po prostu droższy, chyba że go ściągniemy ze złomu, tak jak tutaj zdjęcie wrzuciłem. A ten po prostu będzie tańszy, chyba że go kupimy od producenta, właściwie to nie producenta, tylko dystrybutora w Europie i będzie też kosmicznie drogi. Więc nie upraszczajmy sobie tak życia. Dlaczego ten silnik jest gorszy? No nie jest gorszy, tylko po prostu nie jest do tego przeznaczony. Po pierwsze jest 12-woltowy, co oznacza, że będzie miał dużo większe amperaże. A co to znaczy ampery? Więcej amper, więcej temperatury, więcej strat na przewodach, grubsze przewody, większe efekty podczas zwarcia, tak? Czyli płonące układy. Raczej starajmy się wchodzić w coraz wyższe napięcia, bo będziemy mieli dzięki temu niższe straty. No i też uzyskujemy troszkę większy moment obrotowy, tak? Nie będzie takich dużych uderzeń i nie będziemy potrzebować jakichś wielkich mostków H do tego, żeby tym sterować. Aczkolwiek przypominam jeszcze raz, jeżeli ktoś tak zrobił i uważa, że to jest najlepiej, nie ma problemu, możemy sterować takim rozwiązaniem. Tracker nasz sterownik obsłuży. No to dobra, to zobaczmy jeszcze na takie rozwiązanie. Mam praktycznie ten sam silnik, tylko mam inną głowicę. Czy takie rozwiązanie będzie ok? No nie, jak zobaczymy to zdjęcie z boku, to się okaże, że ja tutaj też nie założę od razu napędu do trackera, bo będzie znowu za szybki, albo będzie ta przekładnia za słaba, bo jeżeli ja tutaj mam na przykład 30 do 1, to te zęby są jakiejś tam sensownej wielkości i jakąś tam wytrzymałość mają, aczkolwiek nie proponuję od razu ich stosować. No ale jeżeli mam tutaj przekładnie 100 do 1, bo też takie przekładnie się znajdują na rynku, no to tam są zębusie malutkie, które zaraz się zmielą, jak tylko zawieje wiatr, więc tak czy inaczej, ja potrzebuję nie dość, że zmniejszyć prędkość, czyli ponownie zredukować, muszę mieć dwie przekładnie, to jeszcze no, ta wielkość zębów ma też znaczenie, jeśli chodzi o wytrzymałość tego rozwiązania. Więc jak widzimy, jeżeli ja kupię taką przekładnię, to ja i tak muszę ją przykręcić do drugiej przekładni. W związku z czym mogę wziąć taki silnik i przykręcić ją bezpośrednio do tej przekładni w to miejsce i będę miał dużo lepszy efekt i dużo niższą cenę. Więc rozdzielmy to.
To jest motoreduktor i to jest motoreduktor. I on ma za zadanie tylko i wyłącznie kręcić wałkiem tym tutaj napędzającym tą istotną, największą przekładnię, która dla nas jest zamontowana. I pamiętajmy, do trackera powiedzmy 12-panelowego nie mniej niż RV50. Dajecie mniej, no to liczycie się z tym, że będzie pękała obudowa przy silnym wietrze. Co można jeszcze innego tutaj zastosować? No, jak ja nie lubię DC, to mogę stosować silnik AC, tak? Mogę mieć zarówno 3, jak i jednofazowy silnik. Tutaj zauważmy, że tutaj mamy taki przykład, gdzie mam silnik bezpośrednio spięty do przekładni RV50. Super, tylko że tutaj obroty będą za duże. To nie będzie dobrze działało. I tak muszę mieć przełożenie do przełożenia, więc ja to rozwiązanie bym raczej proponował. I ten silnik jest oczywiście dużo mniejszej mocy, bo nie potrzeba większej mocy, i on będzie i tak w zupełności sobie kręcił trackerem. Tracker, jak będzie miał nawet godzinę przejścia ze zachodu na wschód, czyli całego takiego pełnego przebiegu, to nie jest żaden problem. Dużo większym problemem jest, jeżeli jest za szybki. Poza tym, te przekładnie pewnie kojarzycie z pieców, od podajników do pieca. To znaczy, że są dostępne i tanie jak barszcz. Faktycznie są tanie jak barszcz. A te silniki najczęściej są to silniki trzyfazowe. One są zestrojone na jednofazówkę, czyli mają tu kondensator włożony, ale wystarczy go wyjąć i będziemy mieli normalnie trzy cewki i podłączamy sobie normalnie inwerter trzyfazowy. Inwerter trzyfazowy nie oznacza, że będę potrzebował podciągnąć do trackera trzy fazy. Ja podłączę jedną fazę, a inwerter VDF mi zwygeneruje z tego trzy fazy. I to będzie super rozwiązanie, bardzo fajnie działało sobie przy dużych instalacjach. Ma plus w postaci takiej, że to jest praktycznie niezniszczalne przy takim założeniu, że sobie pracuję przy trackerze i na takich wolnych obrotach. Ma minus w stosunku do tego taki, że potrzebujemy inwertera, ale ten minus jest też plusem, zaraz powiem dlaczego. Teraz jeśli chodzi o podłączenia, możemy podłączyć po prostu bezpośrednio sobie te siłowniki z wbudowanymi krańcówkami, wiatromierz i czujnik, zasilacz, nara. To wszystko, co potrzebujemy. Ale uwaga, tutaj jeżeli mam wbudowane krańcówki, te krańcówki mają diody zenera, które puszczają prądy wstecznie, w związku z czym, bo jest jednak próg, w związku z czym tutaj w trackerze, w sterowniku mamy taki parametr A-limit, czyli amperage limit, i tam musimy ustawić go na dwójkę lub trójkę, to znaczy tak, żeby wykrywał również za niskie pobory prądu. O, to jest też przydatne z perspektywy diagnostycznej, bo wtedy wiemy na przykład, że coś się urwało i tracker załącza silnik, a silnik nie pobiera praktycznie prądu, tylko się kręci w powietrzu, albo nawet się w ogóle nie kręci, bo przewody są urwane. To wtedy zdiagnozujemy to i poinformujemy, wyślemy tym modułem Wi-Fi informacje do naszego centrum sterującego. Ale również stanie się coś takiego, że jeżeli ja tym siłownikiem dojadę do krańcówki, to ta krańcówka będzie mi puszczała mały prąd, ale zbyt mały, w związku z czym tracker zareaguje i wyłączy mi podawanie prądu. Więc pamiętajmy o tym parametrze, on do tego służy, żeby jeżeli nie korzystam z limiterów tych zewnętrznych, aczkolwiek proponuję korzystać. Jeżeli nie chcę tego naprawdę użyć, to koniecznie włączmy tutaj ten parametr na 2 lub 3. On działa tak, że tam mamy ograniczenia i progi, które ustawiamy dla kierunku północ, południe i wschód, zachód. I ten minimum prąd, który musi płynąć przez cewki silnika, to jest 10% maksa. Tak jest to zrobione i to znaczy, że jak na przykład ustawię parametr 100, to 10 to jest minimum, które musi przepłynąć przez silnik. W innym przypadku on wykryje jakąś awarię. Co jeszcze tutaj jest istotnego? Oczywiście możemy sobie podłączać tutaj te motoreduktory pośrednio, bezpośrednio i tak dalej. Pamiętajmy, że to nie jest ostateczna przekładnia, powinna być tu jeszcze jedna. Czyli to normalnie powinien mieć tutaj na wyjściu, załóżmy, 30 obrotów na minutę, i jakbym dał jeszcze tutaj RV60, to będę miał w miarę sensowne, bo to będzie miał jakieś pół obrotu na minutę, więc okej. Tutaj jeszcze taka jedna ciekawostka. Najczęściej jak przychodzi burza, to zaraz przed burzą odcina się prąd, bo na przykład w sąsiedniej gminie, gdzieś tam na słupie transmisyjnym coś strzeliło. Dlatego ja proponuję zawsze, ja o tym wspominam, jeśli mamy sobie taką instalację, głównie się koncentrujemy na zasilaczu i tyle. Przed zasilaczem możemy dać najtańszy UPS od komputera. I przed tym zasilaczem możemy dać sobie taki czujnik wykrycia zaniku napięcia. Podłączymy go sobie do sterownika i wtedy, kiedy tutaj nie będziemy mieli prądu, to czujnik nas poinformuje, sterownik wykryje zanik prądu, i co on zrobi? Mając do dyspozycji tą baterię, wypłaszczy konstrukcję, tak jakby zachowa się, jakby wykrył wiatr, i wtedy mamy konstrukcję bezpieczną na małym akumulatorze. W zupełności nam to wystarczy, żeby pojechać
i wypłaszczyć się. No oczywiście pod warunkiem, że ten silnik północ-południe nie jest jakiś kosmiczny, bo jeżeli jest kosmiczny, to potrzebujemy wielko akumulatorownie od Tesli, tak? Ale przy normalnej instalacji to w zupełności załatwia sprawę. Krańcówki, tutaj przykład stosowania krańcówki, wszystkie minusy idą w jednym kierunek, a te poszczególne są rozdzielone. To są zwykłe kontaktrony, najczęściej wystosowane w systemach alarmowych, tylko zamiast tego magnesu stosuje na przykład neodym i jest elegancko, dlatego że to jest szczelne, próżniowe i nic się nie dzieje z tym, jeżeli są jakieś zaburzenia, wiatry i inne historie, czy nawet jakieś zamarzające deszcze. Tutaj jeszcze alternatywne podejście, kiedy mieliśmy taki fajny zasilacz, niestety on teraz jest znowu ciężko dostępny. Tak się pięknie złożyło, że COVID wszystko wyniszczył, ale to był tak jakby UPS z zasilaczem, jednocześnie zasilacz i UPS, podłączałem od razu baterię do tego bezpośrednio, tutaj miałem od razu czujnik wbudowany, więc wszystkie informacje, które potrzebowałem, miałem ze sterownika do sterownika dostarczone, bardzo fajnie to działało. No, mam nadzieję, że dostaniemy to ponownie. Co jeszcze? No przecież jeszcze są silniki BLDC, tak? Czyli takie bezszczotkowe, DC, ale bezszczotkowe, trzyfazowe. I możemy też sterować sterownikiem tego typu rozwiązania. Tak to podłączamy. Te sterowniki, jak ten na przykład, są wzbudzane stanem niskim, to znaczy, że jeżeli ja tutaj któryś z pinów zewrę do masy, to on wtedy wykrywa kierunek i jedzie w tą czy w tamtą stronę. Tutaj jest wspomniane inwertery. Przykładowe inwertery mamy teraz troszkę fajniejsze, takie, które potrafią pracować zarówno z silnikiem jedno, jak i trzyfazowym. Tak, uwaga, jedno i trzyfazowym. Znaczy są takie silniki, które są faktycznie trzyfazowe i są trzyprzewodowe, dosłownie mają wyciągnięte przewody i możemy takim inwerterem spokojnie nim sterować, ale są też takie silniki zwykłe, standardowe, z trzema uzwojeniami. Tutaj po prostu też je sterujemy. Tutaj zasilanie do tego inwertera jest jednofazowe, a tutaj na wyjściu mamy dopiero trzy fazy do silnika, więc nie potrzebujemy ciągnąć jakichś wielkich kabli. No i tutaj, ponieważ to pracuje na 230 V, super niskie amperaże powodują, że mamy bardzo małe straty, jeśli chodzi o pracę. No ale to są kolejne dodatkowe urządzenia. Niektórzy wykorzystują to rozwiązanie w taki sposób, że podłączają przekaźniki. O, na przykład tak. I twierdzą, że to jest taniej. Ja to liczyłem, no powiedzmy, że będzie trochę taniej. Pamiętajmy o tych kondensatorach, które szybko się palą. Niestety one się uszkadzają, bo to jest start, stop i kondensator szlak trafi. Podobnie z tymi przekaźnikami, jeżeli któryś padnie, nie będziemy w stanie tego zdiagnozować, to jest zupełnie oddzielne urządzenie. No i druga rzecz, tutaj jeszcze powinniśmy zagmatwać tą dokumentację tym, że powinniśmy jakoś zabezpieczyć, czyli założyć bezpieczniki tutaj. Mamy 230 V, tak? Jeżeli będę miał instalację tutaj z inwerterami, inwertery mają wbudowane zabezpieczenia i jeżeli coś tu się dzieje na przewodzie, na silniku, on zaraz mi wywali error, nie mam problemu z tym, że coś się stanie albo komuś krzywdę zrobię. W tym podejściu, ok, przeoszczędzę 100 zł, ale jestem całkowicie otwarty. I to nie jest zbyt bezpieczne rozwiązanie, więc okej, okay, można tak, jest tanio, faktycznie taniej niż tam, no nie jest to zbyt wielka różnica. Faktycznie te inwertery mogą być drogie, tak, na przykład są takie inwertery Sewa albo jeszcze inne w ogóle europejskie, tak, chociaż nie jestem pewny, czy one są europejskie, one działają troszkę inaczej, potrzebne jest do tego urządzenie pośredniczące, dlatego że my tutaj zbieramy do masy, a on chce być wzbudzany plusem, więc potrzebujemy takie pośredniczące urządzenie. No ale co tutaj się dzieje? Niestety dzieje się to, że te inwertery są już wtedy bardzo drogie. One tam nie mniej niż 800 zł. Tego inwertera udało nam się załatwić za 300, więc 300 w porównaniu do takiego układu, gdzie mam 100 plus 100 plus 50, to już mam tutaj 150, jeszcze kupę przewodów i tak dalej, no to jednak inwertery są lepsze. Sterowanie prędkością i tak dalej tutaj jest niemożliwe, tam jest możliwe, nie? Dla tych upartych, którzy stosują wielkie silniki DC i potrzebują jakichś wielkich mostków, to tu proszę bardzo, 60-amperowe mostki podłączamy w taki sposób i też będziemy pracowali. Komplikujemy sobie życie, ale jak najbardziej da się. Więc jak popatrzymy jeszcze raz na to, najprościej jest tak, ale to są dla małych instalacji, gdzie mamy takie sobie tylko siłowniczki. Najczęściej jest tak, gdzie są średnie i średnie instalacje po prostu na DC, tam do 5 A najczęściej stosowane silniki, one w zupełności załatwiają sprawę. No i przy dużych instalacjach jest tak, gdzie mam inwerter po prostu, który steruje silnikiem jedno lub trzyfazowym. Zauważmy, że trzyfazowe silniki i te motoreduktory są tańsze, na przykład od podajnika do pieca w stosunku do jednofazowych, ale też uwaga,
Jak mówimy o tych podajnikach do pieca, takich w Polsce spotykanych, coś tego typu, to ten silnik, on jest zestrojony jako jednofazowy, ale on tak naprawdę jest trzyfazowy. Ma normalnie trzy uzwojenia wyciągnięte na zewnątrz i oba są tej samej mocy, nie ma tam pomocniczego. W związku z czym normalnie można podłączyć tego jako trzyfazowego, wywalamy po prostu kondensator i działa. No i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o te wszystkie silniki, różne opcje. Jeszcze raz potwierdzę. Tutaj te silniki powinny być max 5 A. Jeżeli są więcej, to pomyślmy nad konstrukcją, pomyślmy nad przełożeniami, pomyślmy, jak chcemy to budować. Te motoredukcje, które są dostępne na rynku, w takiej postaci, w zupełności załatwiają sprawę, dlatego że i tak musimy te przełożenia tutaj przebudowywać ponownie. Więc nie utrudniajmy sobie życia, uprośćmy sobie je. Możemy sobie wziąć RV50, jedną przekładnię i taki silniczek, i będzie śmigało bez problemu. Idźmy raczej 24 V niż 12 V, dlatego że ograniczamy ilość amper, to ma duże znaczenie, uzyskujemy większą moc. Jak już ta wielkość nam nie wystarcza, chcemy wielkie trackery budować, to idźmy w trzy fazy i będzie problem z głowy. Takie podejście można też zastosować do siłowników liniowych, tak? Dlatego że te siłowniki liniowe występują w wersji też trzyfazowej i jednofazowej, więc można spokojnie zastosować silnik trzyfazowy lub jednofazowy z takim silnikiem liniowym, no i wtedy dać sobie inwerterek bez problemu, da radę. Tak więc to chyba tak podsumuje ten nasz dzisiejszy przydługi wywód. Jak wybierasz, jak kombinujesz, nie przekombinuj.